Drodzy Państwo, zaczynamy, trąbimy, krzyczymy, strzelamy, klaszczemy. Konrad Hryśkiewicz, Wojciech Biedroń. A teraz totalna niespodzianka, drodzy Państwo. Uwaga. Po raz pierwszy w programie bez spiny polityk. Tak. No, polityk. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. No, chciałem Państwu powiedzieć, że dostałem atrybut. No, koledzy mi kazali powiedzieć, że jakie czasy taki król, jakie czasy takie berło. Tak, poseł król jest się naszym, naszym gościem. To jest upiorne królewskie berło. Idealne do wyspiny. Ale tak. Pan był rzeczywiście królem i to berło miał, to pan tak tam tym berłem tak wymagiwał. Jest parę pomysłów. Na przykład po uruchomieniu monarchii w Polsce uruchomiłem naszą ambasadę na Antarktydzie i tam przygotowuję personel. Cały obecny rząd dostanie tam metod. Ta metod tak. Dostanie, tak? Proszę Państwa, no to słyszę poziom mniej więcej taki jak nasz żart. Idealnie, czyli to pasował, tak. Bywało lepiej, ale też gorzej bywało dużo bardziej. Ale gorzej już by się bo my pana poseł obserwujemy od jakiegoś czasu i pan nagrywa najbardziej jajcarskie rzeczy na TikToku. Staram się, znaczy no, w mediach społecznościowych dzieliłem się taką refleksją. No ja uważam, że zostało nam albo płakać nad tym, co im teraz wyprawiam, albo się śmiać. No to ja zdecydowanie wybrałem się śmiać. No to się trochę pośmiejemy, a na teraz w takim razie, zanim przejdziemy do klubu programu, to nie będzie zbyt śmieszny program, ale no staramy się co będziemy tydzień. Się starać, drodzy Państwo, no to przede wszystkim najważniejsza część naszego programu, czyli komentarze naszych widzów. Tak jest, dzisiaj szybciutko trzy komentarze od Państwa. Mariusz Borodo. Nasi piłkarze pojawili się na Euro w taki sam sposób jak Tusk na premiera. Jedna wielka porażka. No ale z Francją udało się zremisować. No mimo tak, wszystko. A oni grają chyba teraz mecz o wszystko. W teraz sensie, grają że mecz Donald Tusk gra mecz o wszystko. A tak, Donald Tusk już od dłuższego czasu gra. Pan też kibicował? Kibicuje? No, ja nie wiem jak to powiedzieć, bo tak sobie pomyślałem, że już po prostu z tą Francją nie oglądam, bo nie mam siły. I oni zremisowali. No tak. Ludzie, no. Jak nazwę. No dobra, to czyli jednak trochę się różniło od Tuska. I Mark... Ewicz, nie mówi się murzyn, mówi się afrohumaniszcze. Tak. Osoba afrohumanistyczna. My nigdy nie murzymy, chciałem powiedzieć. Nie murzymy murzyn. Nie możemy murzynić. Tak. Absolutnie. My się odcinamy absolutnie. Od tego typu. To ja też mam tutaj. Też właśnie odcina, dokładnie. I na koniec Henryk Kubiak, króciutki wierszyk. Rudy Usteru gorzej jak w PRL-u. No i pierwszy się zbliża. Słuchajcie, będzie niedługo tak jak w Zakazanych Piosenkach. Śpiewali piosenki, wplatali niemieckie słowa, słuchaj. Może być tak, ale to... zwróćcie uwagę, że nie użył żadnego nazwiska, wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Tak. No, rzeczywiście dobry tak. Jest herbatnik. No, pan Marek Jakubek ma jeszcze rudego psa na przykład. Ma. Nazywa. A przychodzi Marek Jakubek z psem do Sejmu? Nie, zaryzykuję tezę, że ten pies jest sympatyczny. Podobno. Jest. Nie, my wiemy, bo on do nas przychodzi do programu w czasach. Aha, no tak, przywita się z każdym. Pytaliśmy tylko, czy w Sejmie chodzi, bo jeszcze by tam, jeszcze w Sejmie go nie widziałem, tam rany boskie, ale trzeba go namówić. Tuska, żeby nie obsikał. Dopiero by było. A pytanie, czy będzie miał piesel? Piesel. Rudy. A no tak, bo teraz są psiecka zamiast dziecka. Tak, będzie piesel. Lewicowców chciałem wprowadzić. Piesele będą dla psów. No dobra. Piesele. Zaczynamy, drodzy Państwo, to nie był najśmieszniejszy tydzień w polskiej polityce, żeby nie powiedzieć, że był strasznie smutny. Ale co? Ale była sytuacja taka, że pan poseł Woś stracił immunitet. Stracił immunitet, mimo że się prokuratorom wszystko pomyliło. Jeden prokurator, co przyszedł na komisję, nie wiedział, o co chodzi. Druga prokuratorka straciła głos, a trzeci zaczął coś dukać i w końcu przestał. No to szczegóły takie, wiadomo. No ale poseł Woś chciał coś dzisiaj powiedzieć, bo dzisiaj było głosowanie, które pozbawiło go immunitetu i z tego się w ogóle nie śmiejemy, bo to nic śmiesznego. Ale była następująca sytuacja, było uderzenie na majestat Sejmu, uderzenie grupowe. Dziękuję serdecznie, ale proszę się nie unosić, panie przewodniczący, bo może pan przekroczyć pewne granice, których nie chcielibyśmy mieć w tej Izbie przekraczanych. Proszę opuścić mównicę. Nie może pan, dlatego że nie przeprowadza się nad tym akurat... Nie może pan złożyć wniosku formalnego. Drodzy państwo, to nie jest debata. Ale fundamentalne prawo do obrony pan poseł Woś zrealizował wczoraj na posiedzeniu komisji. Na podstawie artykułu 105 ustęp 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej poseł może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za zgodą Sejmu. Ale nie jest żadne naruszenie Konstytucji, poza tym niewinni nie mają się czego obawiać. Panie pośle, przypominam i cytuję. No i jesteśmy z powrotem, drodzy państwo. Tak.
To jest taka smutna w sobie scena, jak taki dzieciak siedzi tam za tą mównicą i starszym od siebie, bardziej gdzieś tam doświadczonym, no ludziom gdzieś z jakimś dorobkiem. I wydaje się, że jednak chyba najbardziej zagorzali ludzie, którzy nie lubią PiSu, to wiedzą, że prezes to prezes. No tak, i że prezes tak. jest jeden. Dwukrotnie powtarza do prezesa, panie przewodniczący. Ja mogę powiedzieć, że no nie mogą mówić o szczegółach, ale kiedyś Mariusz Kamiński na zamkniętym posiedzeniu Sejmu był wniosek o zabranie mu immunitetu i on chyba godzinę przemawiał, jakby ustosunkowując się do tego wniosku. No i wtedy można było. Ja tylko tak mi się wydaje, bo mnie babcia nauczyła, wszystko w życiu wraca, że kiedyś to zdanie niewinni nie mają z czego bać, to do pana Hołowni wróci. No, to będzie no ale skoro on się nie nauczył, no może być smutno, ale skoro się nie nauczył przez tyle lat, że prezes to prezes, no to może mamy wyjaśnienie, czemu się 3 razy nie udało studiów skończyć. No właśnie. No ale rzeczywiście cyrk, można powiedzieć, że jest. Właśnie pytanko do pana posła, jak to jest w ogóle w takim cyrku z panem Hołownią żyć, który jest tutaj, można powiedzieć, takim naczelnym, no bo jego po prostu ego tutaj. Słuchaj, ja tu nie mam podlewaczki, ale jego ego to by tutaj ktoś nagrał, jak mówi, że sobie poprawia tron. No to ja mam, ja lubię sobie pożartować nazwiskiem, a jakby ktoś mógł mówić o tronie, to może ja, ale się takiej misji nie podjąłem nigdy. Natomiast tak jak sobie na początku żartowaliśmy z tej rotacji, no teraz myślę, wszyscy za tą rotację trzymają kciuki, żeby to się tylko spełniło, bo no wydaje się, że gorzej już nie będzie. No może będzie bardziej zabawnie. Trzyma kciuki, no on pewnie tak, ale to już chyba ktokolwiek będzie, no to nie będzie tego zadęcia. To je było o prezesie, to jest i prezes. Drodzy państwo, to ważne, bo prezes Jarosław Kaczyński zajmuje bardzo ważne miejsce w naszym programie i prezes Jarosław Kaczyński był pytany przez naszą reporterkę zresztą, Monikę Drost, o pomysły na kandydata na prezydenta. Czy król zostanie prezydentem, panie pośle? Ja bym był bardziej zwolennikiem, żeby był prezydent, rząd, ale równolegle, żeśmy przywrócili monarchię. To się da skleić. No to myślę, że Korwin miałby pana sojusznika. No, ale ostrożnie. Z królem przez złoto też bym był ostrożnie. Albo konkurenta, bo jego też nazywają. Kiedyś były królewięta, byli królowie, a teraz prezes Jarosław Kaczyński pyta o kwestie prezydenckie. Tutaj to mogę powiedzieć, że mamy sytuację wręcz nadmiarą. Panie prezesie, a będzie zmiana? Wie pan, sami, można powiedzieć, znakomicie przygotowania jeszcze do tego, no bardzo okazali, bardzo przystojni kandydaci. Panie prezesie, a będzie zmiana nazwy Prawa i Sprawiedliwości? Jeszcze długo. Nic tego w tej chwili nie planuję. Dziękujemy. Słuchajcie, no to jest konkurs piękności, czy co? No, znaczy do tej pory to wszyscy najpierw prezes tak. powiedział, że są świetnie przygotowani. To jest tak najważniejsze. Jest. To tego się trzymamy. Potem, że są też przystojni, a potem, że co ty chcecie nam mi powiedzieć, panowie, że nakłamały media, że zmieniacie nazwę partii? A to pan redaktor jest na tyle doświadczony, że wiedzieć, że niektóre z pisania nieprawdy to już zawodowstwo zrobiły, to żadna tajemnica. Natomiast kluczowe jest to... Prawda jak z Czerski. Tak, coś w tym jest. Prawda jest taka, że to już nie jest żaden sekret. 10 lat temu z Andrzeja Dudy na początku drwiono, no, natomiast Andrzej Duda został wyłoniony naprawdę po zaawansowanych badaniach socjologicznych i różnego rodzaju testach i się okazało, że potrafimy świetnie wybrać kandydata. Mam nadzieję, że dokładnie tak samo będzie, bo w mojej ocenie te wybory przyniosą odpowiedź na pytanie, czy my ich szybciej, te rządy po prostu nieudaczników złamiemy, czy nie. Więc trzymam kciuki, że to będzie świetny kandydat. Dobrze, strasznie poważnie nam się zrobiło, słuchajcie. Tak troszeczkę musimy wyluzować chyba. Przepraszam. Płynął do nas głosy z reżyserki, ale my się nie przejmujemy. Nie. My tu jesteśmy, prawda, tam na z góry upatrzonych są kobiety, nie, to lepiej nie. No dobrze, teraz humorystycznie, drodzy państwo, Donald Tusk, który został gdzieś tam w Brukseli, czy gdzie on tam jeździł, ostatnio złapany i pytany o kwestie dotyczące Rosji między innymi. To jego bliski temat, nie? Bardzo bliski. Nie ma, nie ale już Tusk w Berlinie o Rosji, to jest to dopiero. Jest najbliższy. Najbliżej się nie da, absolutnie. Posłuchajmy tego Tuska. Zobaczcie, gdzie dzisiaj jest Europa, jakie mamy wspólne europejskie stanowisko w sprawie Rosji. Pamiętacie ten czas, jak byłem szefem Rady Europejskiej, jak niektórzy stukali się w głowę, że ja jestem jakiś maniak i jestem jedyny, który o tej Rosji mówi złe rzeczy. Słuchajcie, czy to był jedyny człowiek w Europie, który mówił o Rosji źle? Panie pośle. To jest chyba jedyny polityk w Polsce z całą pewnością, a kto wie, czy nie w Europie Środkowej, który ma takie doświadczenie, że spacerki sobie po molu urządza, prawda? No nie, z jedynym słusznym dyktatorem bo Rosji, on mu prawda? Wtedy mówił, nie, a jako wtedy nienawidził po prostu tego Putina. Tu bym cię utopił. To
Ale te barierki to takie wysokie. Nie mogę. Ale nie, ale Donald, spokojnie, możemy mówić po niemiecku. Dobrze, on był specem od NND, nie? Putin swego czasu. Spędził tam trochę czasu. Także państwo, poważne rzeczy, słuchajcie. Ale tak pyta się go żona, nie? Rano, nie? Tuska, mówi, ty, może by go tak z molo zrzucić, nie? Raus! Do kuchni. No dobra, słuchajcie, śmiejemy się. Oczywiście serdecznie małżonkę pana Tuska pozdrawiamy. Ale to jest niesamowite, jak on przewidział. Jak ten Tusk przewidział. Sporo przeszło w życiu. Dużo przeszło. Tak, no tak, no to tak, tak. Aczkolwiek małżonka pana Trzaskowskiego również ma duże przejścia z nim. Tak, czuje tam w kuchni, trzyma mięska. Biedne są te żony tutaj polityków Platformy. Boże, ale ci feminiści to są do tych tak, kobiet. Najgorzej. Dobra, idziemy szybko. No więc dobrze, zostajemy przy Donaldzie Tusku, bo to jest, nie wiem, czy pan poseł wie, to jest ulubiony nasz bohater. No tak się domyślam, tak. A myślę, że wielu Polaków również. Ma szczególne miejsce w naszym programie. Będzie nowa, nie wiem, czy to państwo wiecie, że olimpiada dosłownie za kilka tygodni, za 3 tygodnie chyba, będzie nowa dyscyplina, trójskok. A, posłuchajmy. Tak. Ten projekt będzie takim swoistym trójskokiem w nowoczesność, w nowoczesną i odpowiadającą wyzwaniom XXI wieku, nie tylko komunikacją, ale generalnie taką strukturą państwa polskiego. Po pierwsze, włączenie całej Polski w ten projekt. Ten projekt musi uwzględniać ten wielki skarb, jakim jest Polska regionalna, lokalna i model decentralizacji. Drugi element tego trójskoku w nowoczesną komunikację to jest no, ta idea blisko lotnisko. Powstanie lotnisko w Baranowie. Będziemy wspierać dalej rozwój lotnisk regionalnych, tam gdzie potrzebne będzie wsparcie ze strony państwa. Trzeci element tego trójskoku to są polskie linie lotnicze, żeby LOT stał się jedną z największych linii lotniczych. Blisko lotnisko. Blisko tak, lotnisko. No panowie, ale jak weźmiemy pod uwagę tak, że oni mają taki pomysł, że w Warszawie lotnisko zostaje, rozbudowujemy. W Modlinie lotnisko zostaje, rozbudowujemy. I jeszcze podobno coś chcą zbudować w Baranowie. No to dokładnie tak będzie. Ale najfajniejsza jest ta grafika, nie wiem, czy panowie tu się tym berłem posłużę. Tutaj jest taki pociąg. Jest. I to, panie rektorze, ci źli pisowcy, pan zobaczył, jak daleko sięgają ta chęć dywersji. Panu wierzy, że ci źli pisowcy tutaj tym dobrym platformersom niemiecki pociąg, który no i kto by pomyślał? To niemożliwe, że to z własnej woli zrobili. Gdzie? Przecież to sami pałacy by nie wsadzili niemieckiego pociągu. W Polsce tyle jest tych zacnych producentów, jestem z tego miasta, gdzie jest zacny producent pociągów. No gdzie by taki dobry platformer pomyślał, żeby tu niemiecki pociąg stawić? Dajcie spokój, niemożliwe. Albo to jest jeszcze gorzej, myślę. Na przykład? Tak, to jest ten spisek, panie pośle. Spisek ewidentny. Pan się dostał, przechodząc kanałami do siedziby Platformy Obywatelskiej, tak, podłączył się pan do ich grafika. Tak, niemiecki Deutsche Bahn. I drugi hit jest taki, jeszcze też się włamaliśmy w nocy na stronę Sejmu. I jest to taki poważne przestępstwo. To już koniec właściwie. Parlamentarny zespół do spraw przeskalowanych inwestycji w nawiasie CPK i przymusowych wywłaszczeń. I teraz, panowie, szybki konkurs. Jak myślicie, kto jeszcze do niedawna był członkiem tego zespołu? Od przymusowych wywłaszczeń i przeskalowanych inwestycji. Tak jest. Musi to jest tylko jeden kandydat. Maciej Lasek, nie wiem, czy Maciej Lasek ma taki refleks, że ten nieszczęsny rząd powstał w grudniu, a on się z tego zespołu wypisał 6 lutego. No gratulujemy refleksu. Brawo! Brawo! W każdym razie. Ale kiedyś się mówiło refleks Szakista, to będzie refleks Laska. Ale Lasek to tak, no rzeczywiście, no, on to przeskalował. Przeskalował. I nie będzie niczego. Dobrze, ale Konrad Fiszkiewicz, siedzący tutaj nieszczęśnik. Tak, szukałem i znalazłem. Który ciągnie ten wózek ze mną. Tak. Znalazł ten sposób, znaczy oddanie skoku. Jak będzie wyglądał dyscyplina trójskoku? Właśnie trójskoku Tuska w nowej olimpiadzie. No to tutaj, dawaj. Tak. Zobaczmy to. To jest
to jest ten berlińsko-moskiewski styl. Nie? Wiesz, to tak. Jest podkrętka. Jest warto dodać, że to były mistrzostwa Europy w Mynisz, w Monachium. Mysz, Mysz to wszystko wiedział. Zawodnik trochę ćwiczył skoki, ale w międzyczasie mu się przypomniało, że brał też zajęcia z akrobatyki. A bo robi to akrobatykę. To jest akrobatyka taka, że wiem, jedziesz do Brukseli, wszystkim opowiadasz, że jesteś cholernie ważny, nie? No to jest super, tutaj grasz na jednym instrumencie, drugim rozkrok, nie? A tu przyjdą tacy karnoscy, czy my, i napiszą, że to nikt go tam nie słucha chyba. No nie, dobra, słuchajcie, zwykle, to okropne. Nie, kończymy ten program, nie ma sensu prowadzić. Dobrze, w takim razie jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Czy może Donald Tusk by nie chciał zostać prezydentem? Ale czego? Posłuchajmy. W naszym projekcie koleje nie będą budowane od nowa po to, żeby się łączyć w Baranowie. Polska stanie się jednym wielkim megalopolis i to wkrótce. Zobaczymy to jeszcze tu, jak wszyscy siedzimy, za kilka lat. Nie sądzę, aby ktoś z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Szczecina marzył o tym, żeby dojeżdżać pierw do Baranowa, żeby później móc gdzieś polecieć. Naszym wielkim skarbem, narodowym skarbem, jest sieć nowoczesnych lotnisk regionalnych. Że w Baranowie realna kwota pasażerów to jest 34 miliony pasażerów. I takie nowoczesne lotnisko na tę skalę zbudujemy. I będzie to najnowocześniejsze lotnisko w Europie. Megalopolis. Może on prezydentem megalopolis zostanie. Albo carem megalopolis. Albo kanclerzem, przepraszam. Albo jeszcze trochę to się okaże, że to tak naprawdę są Gwiezdne Wojny i Imperium zaczęło kontratakować. Tylko czy Lord Vader mógłby maskę ubrać? No bo właśnie. Ciężko się tego słucha. Ale kim on by był tam Lordem Vaderem? No tak wygląda. No. Ale ja mam pytanie tylko, czy megalopolis nie byłoby zbyt przeskalowane? No bo to taki megalopolis. No, to brzmi tak, megalomania, no. Zaraziła. Jedno lotnisko chcieliśmy zbudować i mniejszej i średniej miejscowości, żeby wreszcie mogły wsiąść wszystkie pociągi. Ale nie po to się buduje linie kolejowe, co by one się przecinały w środku Polski przecież. Też no. Tak, jeszcze żeby ludzie z tych mniejszych miejscowości Ludzie z mniejszych miejscowości mają wsiąść do jakiejś taniej linii, polecieć, ale najlepiej pojechać do Niemiec. Tak, furmanką i tam robić w polu, panie, a nie tam, gdzie no, tak jest. No a w przypadku mojego województwa to już w ogóle, znaczy o Katowicach to pewnie panowie słyszeli, tak. Że Katowice się, bo te analizy były to wielkie. Dorysowali. Katowice bo się okazało, że w pół godziny nagle wróciły, no z moim województwem to w ogóle zrobili mistrzostwo świata, bo to nawet myślę, że tacy co z geografii mieli trzy na szynach, to wiedzą, że Bydgoszcz jest największa w Kujawsko-Morskim. Bydgoszczy nie ma, od Torunia zrobili, żeby mi się 100 minut zgadzało. No, ale Szczecinie też zapomnieli. Ale jacy fachowcy takie plany, prawda? Robota idzie z gazem, to widać, że ta robota idzie z gazem, naprawdę. Słuchajcie, w każdym razie megalomania pisowska dorwała w jednego naszego premiera Tuska. No, poszło, to takie właśnie sytuacje. Ale mam nadzieję, że czuje się pan odpowiedzialny za to. Bardzo po prostu. Będzie to naprawiać. Ja państwu chcę pokazać, jak będą wyglądały te inwestycje. No. Bardzo trwałe. To jest robota na lata. To się trzyma. Dobrze, biegniemy dalej. No i rzeczony już dzisiaj wymieniany poseł Lasek, przepraszam, pełnomocnik oczywiście, pełnomocnik do spraw niebudowy CPK. Wielokrotnie powtarzałem, że CPK nie powstanie. I miałem rację. CPK w pomyśle realizowanym przez, czy proponowanym przez Prawo i Sprawiedliwość, przez naszych poprzedników, nie powstaje. My ten projekt musieliśmy naprawić, żeby on miał w ogóle ręce i nogi. Polacy chcą tego lotniska, chcą nowych rozwiązań infrastrukturalnych. My słuchamy naszych wyborców. No właśnie, ja w ogóle zamilkłem w pewnym momencie. No ja też, jak można takie pisowskie rzeczy mówić? No, ludzie, właśnie, no to przecież się Polacy martwię, potrzebują Baranowa? No przecież jeszcze trochę to się okaże, że go pogonią z tego rządu za pisowskie odchylenia. No, straszne. No, Macieju, martwimy się o ciebie. A to niech wybrzmi ta troska, bo my się też bardzo często nad panem Laskiem pochylamy. Bardzo. Obawiam się, że im dłużej będzie w tym rządzie udawał, że działa, to tym więcej tego pochylania będzie potrzebne. A to się często schyla. Może ćwiczy, nie wiem. No. Dobrze, ale my mamy w pięknym polskim, starym, dobrym serialu Alternatywy 4 już była taka sytuacja, co będzie, a czego nie będzie. Posłuchajmy. Jak ja im mam to powiedzieć?
A przecież za pół godziny jest transmisja z meczu. Nie będzie meczu? Będę chór! Będzie meczu, będzie chór! Tak jest. No bo tak było, nie? Oni siedzieli tak, słuchajcie, rozwalmy ten baranów, nie? Tam jeszcze coś się zarobi na gruntach Okęcia, nie tego. A tu nagle we wszystkich sondażach wychodzi. Hołownia wychodzi jak potłuczony, opowiada, że trzeba budować CPK. Jakaś pani z lewicy, to od niej też dziś będzie, mówi, że CPK. Te pisiory mówią to samo i ludzie tak mówią. A najgorsze, że wyborcy mówią jeszcze. 60% wyborców Platformy chciało CPK. Straszne. Także nie tak się umawialiśmy. Nie tak się umawialiśmy z Scholzem. No tak, no bo chyba był deal, nie? Scholz dzwoni, ty, Donek, sobie nie po to, żeśmy tu wpakowali kupę pieniędzy w ciebie głównie i twoją partię, żeby teraz to tak jakoś chodziło. No, no i najprawdopodobniej skończy się na tych opowieściach puszczania baniek, prawda? Tralalala, tralalala. Na końcu się okaże, że no chcieliśmy, ale sami rozumiecie. Wicie, rozumiecie, towarzysze, no. Pewnie poprzedni rząd im przeszkodził, wiadomo. Poprzedni rząd. No. Znaczy, no kiedyś w karierze Nikodema Dyzły z kolei też wielki aktor. Roman Wilhelmi przychodzi, by rząd zrobił co chciał, a co z tego będzie, zobaczycie. Także to mniej więcej w tę stronę idzie. Zobaczą państwo, jak to będzie wyglądało. A my się żegnamy, no. Bardzo no, szybko minęło. Bardzo dziękuję, bo poseł Król, wprowadzamy monarchię, ale konstytucyjną, czy nie? Nie, raczej chyba jednak w absolutną pójdźmy. Absolutną, tak myślę. Mamy nadzieję, że nie ostatni raz pan nas dzisiaj. Bardzo się gorąco polecam. I liczymy na względy w tej monarchii absolutnej. Proszę nam zostawić numer telefonu, a nie, mamy. Najpierw znajdę królową, potem będę zatrudniał hetmana. Ale to szukamy królowej, no, ale to chyba nie jest zabronione. No też musiałem panu zaskoczyć. A to ja nie wiedziałem, że pan nie ma królowej. Ale pan się nie kwalifikuje. No niech pan przestanie. Ale może teraz proszę, zaczyna się robić niebezpiecznie. Koniec. Konrad Hryszkiewicz. Bardzo dziękuję. I Wojciech Biedroń, i poseł Król. Dziękuję. Na króla. Kończymy, drodzy państwo. I widzimy się po krótkiej przerwie w mniejszym niestety już składzie. Witamy. Klapu, Konrad Hryszkiewicz. Niestety nie ma już z nami posła Króla. Ale miejmy nadzieję, że może kiedyś wróci. Miejmy nadzieję, że kiedyś wróci, bo wniósł sporo kolorytu do naszego spotkania. To prawda, to było to ciekawe. Naprawdę ten żart z Molo był... A nawet kilka żartów było dowcipniejszych. Nie, to, wiadomo, to że akurat nie trudne, to, nie? To prawda, sprawa, ale no. Bardzo dziękujemy panu posłowi, że był z nami i mam nadzieję, że tak, że do siego roku. Tak, tak jest, do siego roku. Ale nie, będziemy zabiegali, żeby pan poseł jeszcze, a może inni politycy. No, nie wiem, napiszcie wakacje nam w komentarzach. Się zbliżają, może będzie miał pan posłuchać. Napiszcie nam w komentarzach, kogo tak byście jest. Jeszcze chcieli tutaj do tego programu, żeby może ktoś spojrzał. I szukamy królowej. Dla posła króla. Szukamy króla. To jest bardzo ważna informacja. Wasze komentarze na czaciku. Michalewski. Mega Trójpolis. Mega Trójpolis, ale PO Polis. Trójpolis. Trójpolis. Tak, dokładnie. Bo to też trzeba w ten sposób przeczytać. A bardzo przeczytać. Mi się podoba Megalolatuskus i takie dinozaury, do których chciała strzelać. Masz dinozaura tutaj właśnie, do którego można strzelać. Mam dinozaura, jest nie, dinozaur. No, jest dinozaur. I można strzelać, bach, Tusk z tego. Gdyby pani Kopacz chciała, to jeszcze mogłaby rekin strzelać ze strzelb w czasach dinozaura. Jest rekin, którym można strzelać do dinozaura. Czekaj, jest rekin kamieniami. Dinozaura. Kamieniami. Nawet sam masz naboje, ale lepiej nie strzelać, bo ostatnio żeśmy prawie czyli sufit rozwalili. Czyli tu bierze TVN, nie? Ta. Strzela do to, Hołowni. Tak jest, ten dinozaurem. On jest jakiś sflaczały ten dinozaur strasznie, ale dobra, może tu wróci do żywych, bo przypominam, że my dostaliśmy od pani Joanny tego. Nie, pani Anny Zrembertowa chyba to jest. Pani Anny Zrembertowa, tak, dokładnie. Dziękujemy raz jeszcze. I co? I chyba biegniemy dalej, słuchajcie. Tak, bo ja miałem komentarz, ale go zgubiłem. Biegniemy. Jak go znajdę, to by przeczytał. Dobrze, to my się często, drodzy państwo, gubimy. Na szczęście ten rząd się nie gubi, nowy co jest. Nie, absolutnie. W ogóle się nie gubi. Ale widzisz, przyjdzie ci taki poseł Horała. I namąci. Namąci, opowiada. I będzie tam, prawda, ten. Czary, mary, nie, tam. Rizzle Diesel, no. Będzie dobrze. Uwodził tutaj. Uwodził. Posłuchajmy, był już jeden król u nas tutaj w studio, tak. Ale poseł Horała chyba mówi o innym królu. Słuchajcie, no nie możemy skasować CPK, bo ludzie nam tego nie darują. Musimy CPK kontynuować, ale nie możemy go to kontynuować tak, jak zaprojektowało Prawo i Sprawiedliwość, bo jeszcze wyjdzie, że Prawo i Sprawiedliwość coś zrobiło dobrze. No więc szybko dawajcie jakieś pomysły, co tutaj pozmieniać.
tak metodą króla Juliana. Szybko, szybko, zanim do nas dotrze, że to jest bez sensu. Jeżeli spojrzymy chociażby na zapowiedź tego, że cała Polska, Polska lokalna, tak mówił premier Tusk, ma być włączona w sieć połączeń kolejowych, a następnie spojrzymy na mapę, którą Platforma udostępnia w mediach, no to co widzimy na tej mapie tak naprawdę? Otóż Y, czyli połączenie czterech największych miast w Polsce oraz pomalowane na grubo w pęcie połączenia, które już istnieją, które nie są żadną wartością dodaną, które nie są żadną inwestycją. Po prostu ktoś wybrał, chyba nachybił, trafił ileś istniejących już połączeń i je pomalował na grubo, żeby one razem wyglądały na jakąś przemyślaną siatkę. I internauci mówią, ale słuchajcie, brakuje tam Katowic. Nic nie szkodzi, po pół godziny jest nowa mapka, już są Katowice. Pęt wszystko zniesie. Panie, zgubiliśmy Katowice, nie? A to proszę, markerem już dorysowane. My na przykład często rysujemy sobie różne mapki, nie? Rysuję mapki i przecinające się linie. Drodzy Państwo, to jest zaginiony projekt. Tak jest, to jest ten projekt, na którym siedzieliśmy pół roku. Pół roku siedzieliśmy, weźmiemy od Laska za to parę baniek, nie? A gdzie tutaj widzę, że tam jest Gdańsk, tak, a tu, ej, powiem ci, że twój projekt ma więcej sensu niż to, co narysował tam. To już tego widać w tym świetle, tutaj trochę widać, że to ale są proszę, takie różne... linia, jest magistrala tutaj z od Bałtyku. A jakby tak na przykład tu Wisłę namalować jeszcze na tym. A jezioro damy tutaj, jezioro, wiadomo. Tu? Tylko nie, to. Nawet do Szczecina. Ja już chciałbym Państwu tu pokazać, tak. Czekaj, dinozaur będzie tego pilnował. Tylko może odwróć, bo Polska jest... Nie, masz to wszystko jedno, z której strony patrzysz, to zawsze tak samo wychodzi, wiesz? No popatrz. Nie, bo chciałbym powiedzieć, że twój projekt ma więcej sensu, bo ty na przykład połączyłeś Szczecin, a na przykład na tym projekcie Tuska Szczecina nie było. Aha. No, ale ty to... połączyłeś Szczecin z tutaj z portem, więc wbrew pozorom w 30, nie, przepraszam, w 5 sekund narysowałeś coś dużo ciekawszego. Że jest do góry do gardła. Poczekajcie, a jakby to tak pokazać na przykład, nie? O. No, o. I to już i lepiej. I CPK na Bałtyku jest. Tu jest Bałtyk, nie? Tak, tu jest Bałtyk, tu Tusk mieszka. Tu ma mieszkanie w Berlinie, nie, to nie, był to taki jest Berlin. Legendarny... Nie, najważniejsza linia idzie Berlin-Moskwa, no to jest był istotne. Taki legendarny program, w którym brał udział pan Rewiński, świętej pamięci, tam właśnie też rysowali mapę Polski. I starsi widzowie może kojarzą. Tak, Dobra. My nawiązujemy do najlepszych po prostu. A chciałem jeszcze przeczytać dwa komentarze z naszego czatu, dziękujemy, bo dzisiaj naprawdę są, jesteście w formie, drodzy widzowie. Andrzej, Michalewski, Lasek jest fachowcem od katastrof, więc będzie katastrofa. Tak. Ale Michalewski napisał też, nie będzie CPK, będzie H3.J. Co chodziło? Nie wiem, o co chodzi, ale to rozumiem, nawiązanie jest do alternatyw. Małgorzata Siwek pisze Merkopolice. Merkopolice, piękne. Ale tak z Polska bardziej. Może Merkopolic. Dobra, okej. Teraz mamy sytuację bardzo tragiczną. To jest opowieść o tragicznej miłości. Powiedzieliśmy właśnie, że pan chorował Monci. No i okazało się, że uwiódł. To jest taka historia jak z Romeo and Juliet. Tak. Czyli ona po stronie tych takich, on po drugiej stronie połączyła ich miłość. Kiedy pani Pola Matysiak wstąpi do PiS, pytamy i pokazujemy. Pewnie zastanawiać się, co tutaj robimy razem. No właśnie, ja jestem z lewicy. Ja z prawicy. Ja jestem feministką. A ja jestem konserwatystą. No właśnie, ale są takie sprawy, które naprawdę potrafią nas połączyć i tymi sprawami są projekty, które będą służyły rozwojowi Polski. Bo rozwój Polski nie ma barw politycznych, służy wszystkim, różnych ideologii, różnych przekonań i wszyscy razem powinniśmy pracować na rozwoju naszego kraju. Te projekty rozwojowe to między innymi Centralny Port Komunikacyjny, rozwój energetyki jądrowej, porty, bezpieczeństwo naszego kraju, ale także wiele, wiele innych. Ostatnie miesiące pokazały, że presja ma sens i ruch społeczny wspierający rozwój Polski odnosi sukcesy. Działajmy dalej razem do rozwoju Polski. I jeżeli chcesz nam w tym pomóc, jeżeli zależy ci na tym, żeby Polska się rozwijała, żeby Polska była silniejsza gospodarczo, była bezpieczniejsza, była dobrym krajem pod względem transportu, dołącz do nas. www.takdlarozwoju.org. Zostawcie kontakt, namiary. Będziemy się odzywać i będziemy razem działać dla rozwoju i bezpieczeństwa Polski. Czekamy na was. Ale dzisiaj na Twitterze ktoś zażartował, nie, że gdyby ona była w PO, nie, to nie zawieszono by ją na 3 miesiące, tylko by jej zarzuty prokuratorskie postawił. Tak. No bo wiecie, drodzy państwo,
Tak wyglądał początek tej wielkiej miłości. Tak, ale i się jakoś to, znaczy nie wiem, czy się skończyło, ale wszyscy się rzucili na tą Polę Matysiak z Lewicy. Tak, Capuletti z Montekimi. Capuletti z Montekimi. Ona może na ołtarzu tej miłości umrzeć politycznie nawet. No miejmy nadzieję, że nie, bo ona na 3 miesiące została, była wzięta i wzięła, była warto zawieszona. Tutaj dodać, że cały tutaj, jaki był ciąg zdarzeń. Wprawdzie jak ją wykluczą, to już nikt nie zostanie chyba w tej Lewicy. No nie, nikt sensowny na jest pewno. Ona jest zarazem. Ona jest zarazem. Razem, ale nawet razem tutaj ją zawiesiło. A i zawiesiła ją pani Żukowska. Nie wiedzieć czemu pani Żukowska jest przewodniczącą klubu? Chyba nie. No chyba jest. Jest, tak? Okej. Tak. No w każdym bądź razie sytuacja jest dramatyczna i był pytany, no podobno samiec alfa na Lewicy, no. Ten sam jest alfa, który właśnie jest pod pantoflem pod pewnym. Pantoflem. Aczkolwiek my się oczywiście od tego nie odcinamy. Nie. Odcinamy się oczywiście absolutnie. Tak, absolutnie, że pod pantoflem, pani Żukowskiej? Nie, nie w ogóle. Gdzie? To w ogóle to, ale sugerujesz, że czekaj, zagłuszmy to. Jeszcze tak, ciach, no bo tak mówili, no ale dobra. Słuchajcie, tak ludzie gadają. Tak ludzie gadają, a ludzie są wstępni. Nie, tygodnik Newsweek nawet kiedyś napisało pani, ja cytuję teraz tylko. Tak, tak. Że pani Żukowska zwana na lewicy panią Pompidur. My cytujemy tylko po to, żeby się od tego odciąć i absolutnie powiedzieć, że nie. Absolutnie. Nie. Dobrze. To my już wiemy, że pani Pola Matysiak, wiesz, że ta miłość to ona nie jest aż taka mocna, bo dzisiaj pani Pola Matysiak podobno głosowała za to, żeby Wosiowi jednak odebrać ten internet. No. Kobiety zmienne są. Dobrze. I pytanie, czy pan Czarzasty, czy walczy? Samiec alfa, tu ma takiego samca alfa, czy taki jest, no powiedziałbym, może alfa nie jest. No taki Czarzasty dinozaur sobie pasuje. Czarzasty dinozaur, no pan zgadza się. Polityczny trochę. Sflaczały i dinozaur. Czarzasty, drodzy państwo, posłuchajmy pana Czarzastego, jak twardo mówi, jak stoi na stanowisku. No takie rzeczy się tylko tu zdarzają. Prezydium klubu na wniosek szefowej klubu Anny Marii Żukowskiej zawiesiło ją w prawach członka klubu na 3 miesiące. I to jest kara, rozumiem, za ten spot? No tak. Decyzja szefowej klubu i prezydium klubu. W związku z tym ja w tej sprawie mogę tylko potwierdzić po prostu, że decyzja zapadła i tyle. A jeśli panu podoba ten spot, no, ta inicjatywa, ten pomysł, to że... Ale jakby mi się to podobało, to bym uprzejmie prosił o spotkanie prezydium klubu i bym przekonywał prezydium klubu, żeby nie zrobiło tego, co zrobiło. Ja jestem w tym klubie, więc ja jestem dyspozycyjny wobec swoich władz. Czy zachowanie posłanki wpłynie na przyszłość koalicji lewicowej? Nie. Nikt do końca nawet nie wie, o co chodziło panu Czarzastemu, znaczy, oprócz tego, że... No on mnie nie przekonał, szczerze nie mówiąc. Przekonał mnie, nie. No absolutnie. Dobra. Na szczęście ruszyły zastępy dziennikarzy. Rozpoczął się szturm na Polę Matysiak. Tak jest, że ona jest zła, ona jest reakcjonistką, rewizjonistką i w ogóle stką. Tak, bo wiesz, że zdradę wybaczą rewizjonizmu nigdy. Absolutnie. Tak. Dobrze, no więc kto wysłał kamerę na Polę Matysiak? Zobaczcie, drodzy państwo, nagranie z Sejmu. TVN już przyszedł atakować tą Matysiakową. Pojawiam się, jeszcze jestem i ja wolę tę osobę. Z Chorałą stowarzyszenie zakładają. A już zdaje się, że zakazali. I chyba ona się wycofuje. Monitorują każdy jej ruch. Każdy ruch monitorują. Teraz nie, bo oni ją tak nagrywają z bliska, wiesz, każdy pory jej skóry, a potem będzie czarno na białym. Ja mam tylko nadzieję, że ta kamera nie będzie chodziła, nie wiem, na przykład do domu pani Matysia, gdzie będzie tam, powiem, podglądać, na przykład, nie wiem, jak gotuje nie obiad. Nie ustraszeni, z kim gotuje ten obiad? I przede wszystkim, z kim gotuje? Jak na TV4 cztery jedli i dla kogo przygotowuje śniadanie, dla kogo dziś przygotowuje śniadanie, że tak powiem. Dobrze, no i jeszcze mem powstał bardzo sympatyczny. Pozdrawiamy autora. Mem dotyczący tej trudnej relacji. Tak. No właśnie. Chcesz budować CPK? Chcę. Nie jest zainteresowany. Zawsze musi na koniec wejść jakaś ciotka. Wiesz, no nie, to ta słynna gruba koleżanka, która, wiesz, przeszkadza. Absolutnie nie gruba. Nie, tylko, nie. Znaczy... Ja jestem maso dodatni. Tak. Maso dodatnia. No bo ale to też zawsze jest brzydsze. Ciało pozytywne. Ale zawsze jest... Ciało pozytywna koleżanka zawsze będzie tak tutaj. Zawsze jest brzydsze i ma w niej chłopak. To jest jakiś.
To jest jakiś, drodzy państwo, problem? A może tam chodzi o to, że pani Żukowska, poczekaj, bo ja tym biednym czarzastym mam, że jest zazdrosna pana Chorały? Jest zazdrosna. Pana Chora, o. Ale wiesz, młody chłopak, wiesz, w sile wieku. No ona też tam czasami ona pisała takie rzeczy przeciwko, że tak powiem, koalicji. No i może, wiesz, obraziła się, że jej nie zauważył. Coś w tym jest, coś w tym jest. No. I co na pana, i co na to pan czarzasty? To koniec jest pytanie. Części drugiej, Konrad Hruszkiewicz. Wracamy po chwileczce. Klapu, klapu, Konrad Hruszkiewicz. Wojciech Biedroń. Słuchaj, dzwonili do mnie w przerwie, wiesz, CPK. Poczekaj, i chcą twój projekt, tak? Z PCK dzwonili, przepraszam. PCK dzwonili. PCK i chcą, innym nazwą. I innym nazwą i chcą pomóc temu komuś, kto to zrobił. To z Polskiego Czerwonego Krzyża dzwonili, nie, wiesz? Ja myślę, że to jest projekt, który naprawdę zasługuje na to, żeby go rozważyć. Pokażmy go jeszcze raz, drodzy państwo. Tylko, to tego, jest audyt. Tylko podpiszmy go. Zamówiony przez CPKL Lasek. Ale ja co nie, mam? Nie, no. Napisz Maciej Lasek na samym dole. Maciej Lasek. Dobra. Tak. Tutaj piszemy. I słuchaj, to jest genialny projekt. Aha. Ja myślę, że to tak jest projekt, który czekaj, dam serduszko PO. Czekaj, serduszko PO dam. O tak, tak, tak. To piękne biało-czerwone serduszko. Zaraz i tego, że nie mamy biało-czerwonego mazaka. Czekaj, to bo będzie... rogi mi znowu wyświetlają. Serduszko i rogi. Diabelskie rogi. W każdym razie to jest centralny port komunikacyjny Laska. Tak. Tak. Wspaniały, piękny, cudowny. Dobrze, a teraz było o tym, jak... To trochę jak sztuka nowoczesna, jak tam na bas grolisz, ale dasz będziesz znane nazwisko, to od razu już wiesz. Koniec, koniec z tymi żartami, nie ma śmiania się z prowadzącego. Cześć. Osoba wydawcza nam mówi, że materiały. Dobrze, czy Klaudia Jachira wstąpi do Konfederacji? Wiemy już, że Pola Matysiak prawie wstąpiła do PiSu. Tak, ale jeszcze jej brakuje. Jeszcze trochę brakuje, to teraz Klaudia Jachira, drodzy państwo, i jej występ przed posłami Konfederacji, bo chyba tylko oni byli tak na sali. No i tylko zostali. Ceny nieruchomości nie wzrosły przez fliperów, a przez nieudolnych polityków, którzy niszczyli gospodarkę przez ostatnie 8 lat. Także jedyną formą oszczędzania pozostało po prostu inwestowanie w nieruchomości. Tymczasem wnioskodawcy chcą karać osoby, które decydują się zaryzykować własny majątek w nieruchomość zwykle do totalnego remontu i ponoszą ryzyko. Muszą zrobić ten remont, zainwestować czas i pieniądze, a przecież nie mają wcale pewności, że sprzedają potem to mieszkanie z zyskiem. A jeśli nawet sprzedają z zyskiem, no to co? To jest praca jak każda inna. A niestety taką absurdalną ustawę tutaj przygotowano. Bardzo negatywnie ją oceniam, bo my politycy jesteśmy tutaj po to, by życie ułatwiać Polkom i Polakom, a nie utrudniać. Dziękuję pani poseł. No mamy dzisiaj noc, wieczór wyjątkowy. Konfederacja bije brawo pani posłance Jachirze. Tak, bardzo się cieszę. Słuchajcie, jak chodzi o cwaniaków, którzy wykupują mieszkania, tak, żeby młodzi ludzie już nigdy nie mogli kupić mieszkania, bo ich nie będzie stać. A jak było w Warszawie kiedyś, jak była afera reprywatyzacyjna. Tak, to oni ciężko, ci fliperzy pracują. Wiesz, ile to trzeba wykopać jeszcze lokatorów często i tak no, dalej. To trzeba to drzwi podpalić. Ale właśnie pod nich ustawę zrobiono. Tak, no. Tak. Złote czasy. I ten sojusz, nie? Pani Jachiry z Konfederacją. Nie no. Może ona zostanie taką maskotką Konfederacji. Może. Na formie. Ale to byłoby ciekawe, naprawdę. Dobrze, nasz szczęście naszych granic bronią ludzie poważni. Tak jest. Bo kompetencje. Niemcy nam przywożą tych imigrantów nielegalnych. Tak, z zachodu. Wyrzucają na parkingach i wracają do siebie. Tak, uciekają. Ale okazuje się, że to jest kontrolowane, wszystko jest absolutnie... Wszystko przemyślane. Wszystko jest przemyślane. Tak. Mnie na przykład... Żeby tak zamydlić oczy tym na wschodzie. Mnie minister Siemoniak przekonał. Posłuchajmy ministra Siemoniaka. Są kontrole ze strony niemieckiej i to jest znacznie bardziej dotkliwy problem dla słuchaczy Radia Z także i ten problem poruszałem. Po stronie niemiecka od wielu miesięcy, teraz ma to uzasadnienie związane z mistrzostwami Europy w piłce nożnej, prowadzi kontrolę na granicy. A co po euro? Strona niemiecka planuje kontynuować te kontrole i ten temat uważa... Oni mogą, a my nie możemy. Panie doktor, my wszystko możemy, tylko pytanie, co jest w naszym interesie, tak? A to nie jest w naszym interesie? Strona niemiecka, będzie to ogromny koszt też dla polskiej strony i my ważymy tutaj nasze interesy i to, co jest w interesie polskich obywateli.
Pamiętajcie, że to jest interes niemiecki. No to oni przecież po to są, żeby pilnować tego interesu niemieckiego. Tak, oni będą tutaj pilnować interesu. Moglibyśmy Niemcom też sprawdzać paszporty i sprawdzać, kogo nam tu przerzucają, ale to nie jest w naszym interesie. Ale przecież Niemiec o nas zadba. Przecież to wybrzmiało z ust pana Siemoniaka. Habe Fergesen. No i Habe Fergesen. Entschuldigung, bitte, tak. Bita. No dobrze, i jeszcze. No właśnie, słusznie, bo tutaj wspomniane było, że o twardych rozmowach jeszcze Siemoniaka trochę. Przepraszają, naruszyliśmy procedury. Na długiej, wielusetkilometrowej granicy, gdzie operują tysiące funkcjonariuszy, mogą się także złe rzeczy zdarzyć. Czy nie powinniśmy być bardziej stanowczy? Byliśmy bardzo stanowczy. Nie ma nic bardziej stanowczego niż ostra reakcja premiera w rozmowie z kanclerzem i moja rozmowa z minister spraw wewnętrznych Niemiec. No właśnie. No właśnie, bo ja zacząłem mówić, że tutaj, że euro się przecież tutaj trwa cały czas, więc no. Oni pojechali i twardo przepraszali Polaków. Właśnie, bo ale była dobra jest takie zdjęcie pewnego meczu, to my byśmy chcieli zobaczyć. Z negocjacji. Mamy takie zdjęcie z twardych negocjacji, jak to Siemoniak dociskał Niemców. Pokażmy taki to. Jaki to mąż stanu jest. Tak, pokażmy. No właśnie, przypomniał o tym Mariusz Błaszczyk. No patrzcie, to jest atmosfera bitwy. Bitwy po prostu. No. No widać, że tutaj się ścierają interesy. No i na zdjęciu uwieńczono, jak minister Siemoniak, wiesz, tam przedstawia stronie niemieckiej stanowcze żądanie, aby zaprzestali przerzucania migrantów na polską stronę. Wow. Ależ to był, ale ich dociskali. Ciekawe, czy pan Siemoniak tutaj głosy ten kibicował Austrii czy Polsce? No musiał kibicować Austrii. Dobrze, okej, biegniemy dalej. Ważna kwestia, o której rozmawialiśmy dzisiaj z posłem Królem, ale chyba na ofie, z tego co pamiętam. Gdzie mieszkają i kim są Afroamerykanie? Właśnie, no. Posłuchajmy posła Szejna. Tak. Do głosu zapisał się i zapraszam serdecznie pana posła Andrzeja Szejnę, Lewica. Na wstępie adres do pana posła Tumanowicza. Panie pośle, pan się cofnął do średniowiecza, nazywając Afroamerykanów murzynami. To naprawdę jest to wstyd i hańba. Zresztą niczego się więcej nie spodziewam po Konfederacji. Polskie reprezentują łącznie ponad połowę miejsc w Organizacji Narodów Zjednoczonych. I jeszcze raz do pana posła Tumanowicza. Afroamerykanie, nie murzyni. Niech pan się tego nauczy raz na zawsze. My nigdy nie używamy słowa murzyn. Nie, absolutnie nie używamy słowa murzyn. Albo na przykład murzyn zrobił swoje, murzyn może odejść. Nie, absolutnie tego nie używamy. Nie, proszę państwa, czekajcie. Tutaj tę bańkę. Natomiast to jest bardzo ciekawe, ponieważ pan poseł Tumanowicz mówił tutaj o migrantach z Afryki. Aha, więc wiesz co, ja proponuję. Czekaj, migranci, czarnoskórzy migranci z Afryki, są Afroamerykanami. I ja myślę sobie, bo jest teraz taka fala właśnie, żeby zmieniać te lektury, te złe pisowskie, żeby tam przekształcać, to ja proponuję, żeby w ogóle wprowadzić cenzurę na słynny wierszyk Murzynek Bambo i zmienić go tak. Afroamerykanin Bambo w Afryce mieszka. Tak. Czarną tę skórę ma nasz koleżka. I myślę, że ten Afroamerykanin by pasował. Bo w Afryce mieszka, no tak jak sobie pan Szejna powiedział. Jestem pod wielkim wrażeniem. Dobrze, to jest państwo. Był problem w Stanach Zjednoczonych. Państwo, doszło do takiego. Ja szukam tego tweeta Romana Giertycha, tak? Co mieszkają w Afryce. Tak. A propos czekajcie, to teraz jest tak. Roman Giertych skomentował dramatyczną sytuację, która wydarzyła się w zależności jakiej strefie czasowej patrzeć wczoraj i dzisiaj, bo pan Biden przyszedł na debatę z Trumpem. Tak. Dobrze mi mówi nasza wydawczyni Iwona, że przyszedł, to za dużo powiedziane. No właśnie. Przetransportowano Bidena na debatę z Trumpem. No dali mu zastrzyk, pomalowali go. Wiesz, tak robią. Taki Frankenstein. On już dawno nie żyje, ale jest na tym. W każdym razie wyszła ta debata, to znaczy stało się strasznie źle. No, tak, Biden nie wiedział, gdzie jest, do kogo mówi, patrzył. Nie możemy zaparzonego wideo państwu podać, bo to jest właśnie plus jeden. To była nierówna debata, ponieważ pan Biden nie mógł wystąpić ze swoją pielęgniarką. To jest to prawda, że bez sztabu lekarzy się nie da. No dobrze, ale wymyślił pewną rzecz pan Roman Giertych. On napisał nawet taki, wiesz, bo Giertycha się też boją w Stanach na pewno. Tak. No właśnie. Obudziliśmy się w innej rzeczywistości. Biden katastrofalnie przegrał debatę i jeśli nie zostanie wymieniony na innego kandydata, to Trump ma wszelkie szanse wygrać wybory prezydenckie. O, zgroza. Waszyngton zamilkł.
wszyscy wstrzymali oddech. Roman Giertych napisał tweeta, ale my mamy pomysł. Panią Kidawę Błońską. O, no właśnie. Już tam pomaluje się ją. Tak, raz się udała podmianka. Nie będziemy jej malować. Raz się udała podmianka, to może teraz też mi się demokraci będą, wiesz, od Tuska ściągać pomysły. No. Bierzcie, ona już się do tego kiedyś przyda. Borys Budka i to, jak on występuje. I że Frączewskiego chcą z niego zrobić, no nawiązując do misia. Zobaczmy ten materiał. Czy pan europoseł mógłby zarecytować pierwszą zwrotkę hymnu Unii Europejskiej? Ja nie będę już niczego recytował. Dlaczego? Dlatego, że później... Że jak... nie znam. Bo nie znam. I nie znowu znam. Się zaczyna. No nie znam, no. Ja nie. Też nie znam, no, ale nie jestem w Europarlamencie. Nie. Jakbym się najął do zespołu pieśni i tańca, to wtedy mógłbym tańczyć, recytować, śpiewać, ale nie mam takich talentów. A może chociaż kto skomponował tę ale muzykę? Ja nie, nie... Jak pójdziemy do mam talent, to... Proszę śpiewać, a kto napisał tekst? Tańczyć i nie, już mówię, już się nie dam w żadne castingi. Może... Borys Budka nie wie, nie wie, nie wie, nie wie. Dobra, to do zobaczenia. To ten polański reżyser? Oni chyba wszyscy poszaleli. Frączewskiego chcą ze mnie zrobić. Tu mnie Janek do filmu namówił, teraz ten mnie tu do Londynu ciągnie. Przecież ja nie mam do tego głowy, no. No nie mam do tego głowy, no nie mam. No, no jeśli chodzi o głowę właśnie, no pan Borys Budka rzeczywiście do Frączewskiego jest bardzo podobny. Bardzo, tak, do Frączewskiego. Z fryzury, ale tak. Sobie wszyscy się proszą, zaśpiewaj pan, recytuj pan. No, nie, 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 twardo nie. Nie. Z Frączewskiego chcą za mnie zrobić. No. No dobrze, ile mamy jeszcze czasu? Czekaj, minutkę. No to ojej, nie zdążymy biednego dzbana. No nic, no bardzo, nic już nie zdążymy, bo jest minuta do końca programu i my musimy już kończyć. To mamy minutę, to możemy sobie pogadać. Mariannę, pokażmy Mariannę. No, ważne, bo drużyna, gramy, mecze są, tak prawda? Jest. Znaczy już nie gramy. Nie gramy, już my już graliśmy. Nie gramy. Marianna Schreiber, drodzy państwo, też postanowiła, zapomniałabym, pytacie się, jak wygląda stadion. No tak, podobno... Czekaj, tylko wiesz co, odsuńcie ją na chwilę, bo ja nie widzę tego stadionu w ogóle, no. Ale nie, jest tam, jest. Jest. Ale no, taka bryła taka kopułowa, można powiedzieć, tutaj, z tego stadionu. Nie brnijmy w to, wiesz? Lepiej nie brnąć, są osoby, absolutnie które słuchają ten program i mogę mieć dzisiaj kłopoty, a przy piątku to nie jest zbyt dobrze. Nie, no drodzy państwo, kończymy. Koniec, Konrad Szyszkiewicz. I Wojciech Biedroń. Wszystkiego najlepszego, bo w ogóle. I widzimy się w przyszłym tygodniu, jako i Bóg da. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję.